1867 roku. Felietem. Posłuchaj felietonu, Kryśka. Nowej Szkocji, Nowego Brunswicku i w prowincji Kanady, Ontario i Quebec, ratyfikowane następnie przez brytyjski parlament, w następstwie którego Kanada jako nowy podmiot prawa międzynarodowego otrzymała ograniczoną suwerenność. Wprawdzie akt zapoczątkujący państwowość Kanady nazywał się Konfederacją, ale Kanada nie jest konfederacją, czyli związkiem państw, tylko federacją, czyli państwem związkowym. Podobnie jak Unia Europejska, która po traktacie z Maastricht od konfederacji, czyli związku państw, zmierza w stronę federacji, czyli państwa związkowego. Tę ewolucję widać coraz bardziej, między innymi w postaci procedur, jakie Komisja Europejska w styczniu 2016 roku wszczęła wobec Polski, a ostatnio również wobec Węgier. Po pomyślnym dla Niemiec rezultacie wyborów parlamentarnych w Holandii i wyborów prezydenckich we Francji, Niemcy przystępują do robienia porządku z państwami Europy Środkowej, które próbowały wykorzystać zachcianie się niemieckiego przywództwa do odzyskania przynajmniej części samodzielności. Nie po to jednak Niemcy tyle zainwestowały w zabawę w integrację europejską, żeby teraz jakaś Polska czy jakieś Węgry im podskakiwały. Zatem po brytyjskim referendum, które zdecydowało o wycofaniu się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Niemcy do spółki z Francją i Włochami zdecydowały o przywracaniu pruskiej dyscypliny wreszcie unijnych banków stanów. W związku z tym nasza złota pani z Berlina na dwa dni przed gospodarską wizytą w Warszawie 7 lutego oświadczyła, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. W przełożeniu na język ludzki chodzi o to, żeby decyzje były podejmowane w wąskim gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom, do których został zaliczony również nasz nieszczęśliwy kraj. I to jest jedno narzędzie przywracania pruskiej dyscypliny. Drugim narzędziem są wspomniane procedury. W przypadku Polski procedura sprawdzania stanu praworządności i demokracji. Diabeł musi jakoś rządzić, jest najtwardszym jądrem komunistycznego systemu w postaci bezpieki, ale również spośród konfidentów wojskowych służb informacyjnych, czyli starych dziejków, którzy zostali pieczołowicie ulokowani w kluczowych segmentach państwa i kluczowych segmentach życia publicznego, jak na przykład media i przemysł rozrywkowy, i na każde wezwanie znajomej trójki stają w karnych szeregach, pamiętając, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną. To jest właśnie piąta kolumna, przy pomocy której nasza złota lidera politycznej sceny, ekspozytury stronnictwa pruskiego, która utorowałaby w roku 2020 Donaldowi Tuskowi drogę do prezydentury w Polsce. Ta piąta kolumna, do której dołączyło żydowskie lobby polityczne ze środowiskiem Gazety Wyborczej jako swoją bazą, niby to walczy z faszystowskim reżimem Jarosława Kaczyńskiego, ale realizując niemieckie plany zdominowania Polski, tak naprawdę likwiduje nawet tę resztkę suwerenności, jaka naszemu krajowi pozostała po ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Bo jeśli nawet Jarosław Kaczyński by się przeziębił, to Franz Timmermans i jego następcy nie przestaną Polski tarnosić, kiedy tylko Berlin im
to nakaże, żeby nasz nieszczęśliwy kraj postawić do pionu. Zatem to nie Jarosław Kaczyński zostanie w ten sposób chwale poszkodowany, tylko Polska. Nie trudno to zrozumieć, a przecież uczestniczące w tej piątej kolumnie wybitne osobistości zachowują się tak, jakby tego nie rozumiały. Jakby tego nie rozumiały. Albo są to durnie, którzy nie wiedzą, co czynią, albo szubrawcy, którzy doskonale to wiedzą. Nie wiadomo, co gorsze, czy to, że elitę w naszym bantustanie tworzą durnie, szubrawcy, trzeba jeszcze raz sprawę badać. Wysłuchaliśmy felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Albo szubrawcy. Mówił redaktor Stanisław Michalkiewicz. Jak ksiądz zawsze tak miał na przykład, to jeszcze mogą być szubrawcy. Kochani, zwracam się do wszystkich o apostolskim duchu. Polska wygrywa, no bo Polska wie. Że Pan Jezus czysta. Obecny w Najświętszym Sakramencie czeka na każdego z nas. Że On jest najlepszym przyjacielem i wychowawcą od jakiegoś czasu w naszym sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Wodę wdzięczności za świętego Jana Pawła II rozdajemy młodzieży pięknie wydane książeczki nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Obecnie rozdajemy również poradnik modlitwy dla młodych. Są to książeczki o formacie kieszonkowym. Gdy przybywacie do naszego sanktuarium w Toruniu, śmiało o to proście i dajcie dobrej młodzieży. Niech rosną na wielkich bożych ludzi, wielkich Polaków. Te książeczki to jest nasz dar dla młodzieży, dla przyszłości ojczyzny i świata. Prosimy o współpracę i dziękujemy za nią. Jest 10 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze zapraszamy do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zacznijcie wargi nasze palić Pannę Świętą. Palić Pannę Świętą gołą piętą. Świata, królowo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata,
która nikogo nie opuszcza, i nikim nie gardzi. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli. Co niechaj da ten, któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Ty bądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy. Obejmij nas potężnych nieprzyjaciół głosy. Chwała Ojcu, Synowi, Jego przewiecznemu i równemu i wózkie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nigdy, niech Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieczny. Zawitaj, Panno mądra, Tobie poświęcony, Księżniu Matko Różna, Pięknie pozdrowiony, Potrzeba Ciebie zaraz, Świata okrojona, Pierwej Święta Przygodzie, Pani Zrodzona, Wyszła to stworzył Duchu Święty i wyniósł nas wszystkie dzieła rozsądni. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Na wołanie nasze niech od Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy. Aby mi nas potężnych nieprzyjaciół głosy. Chwała Ojcu, Synowi, Jego przedwiecznemu. Witaj, Arko Przymierza, Tronie Zarodza, Tęgno Rzeko Sorento, Piękny Pan Stworzony, Tyś krak pojrzeszczu, Ognie Gorejąca, Tyś Różdża Narodowa, Śliczny Gwiazd Rozsądza, Brawa Pańska zamrzmiona, Królowie Leona,
mieszkam na wysokościach i chron mój sługę od Bóg. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. Ożywi nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Państwu Synowi Jego przemieszczeniu i uchęcić mu zwiedzą Bogu świętemu. Jak bywa na początku i zawsze i nie. Niech ustrój zjedyny na wiekiem swym. Witaj świątynio Boga. Wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego wszechwieczemu. I równemu i witaj miasto ucieczki. Wierzą utwierdzona, zawidowała szatami i bronią sosnią. Oto jaśnieje godzina, wyższy poczekł, miłości dała, przez ciepła piękna jesteś, przyjaciółko moja. Nie daj mi odejść od moich klikania. W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie. Naucz mnie swoich usta. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkich
wielkiego bogactwa. Będę rozważał Twe postanowienia, rozmyślał o Twoich drogach. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz me wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie. Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem. Według słowa warg Twoich przestrzegłem drogi prawa. Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek. Nie zachwiałby. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę. Twoją prawicę strzeż mnie jak źrenice oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. Zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie. Okrążają mnie teraz ich kroki, śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię. Co jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadzie. Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal. Swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika. A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie. Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, synowie ich jedzą dosyta, a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła. Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Z nami, Panie, alleluja. Bo ma się ku wieczorowi, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie serca Twoich sług wyzwolonych z ciemności niewiary i nie dopuść, aby utracili światło Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu nie będę dzięki. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Jak popołudnie? Bardzo piękne. Ostruda piękna jest. I pozdrawiam Ojca i wszystkich słuchających tej modlitwy popołudniowej. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za połączenie Panu. Jeszcze raz, bo nie mogę się dodzwonić nigdy. A to cieszymy się, że się dzisiaj udało. Udało się. Zapraszamy znowu, nie że jutro, ale za jakiś czas zapraszamy, żeby też ta nasza rodzina pokazywała swoje bogactwo, też różnych ja osób. Ja pragnę często się włączać w tą modlitwę popołudniową. A to, że się modlimy, to bardzo, bardzo dobre. Dziękuję Panu i modlącym się z nami, z Panem zapłać. Bogiem. Spokojnego dnia życia. Bóg zapłać. Maria, Macierzyca. Pozdrawiamy również i dziękujemy ofiarodawcom Radia Maria. Dziękujemy temu, którzy składają dary serca, wspierają nas systematycznie. Za tą życzliwość, za miłość do dzieła bardzo dziękujemy. I są to w miejscowości Jawor pani Anna Kaśnicka, w miejscowości Jaworze pani Irena Pałdyńska, z Jaworzna pan Bronisław Murecki, pani Alina Różyło,
pani Zenona Warzecha i Biuro Radia Maria. Dziękujemy. Informację przesłała pani Zofia Kuryło. Z miejscowości Jedlicze pani Joanna Krupowicz z Jazowska, pani Zofia Cywińska z Jedli Letnisko, pan Bronisław Szczepaniak z Jeleniej Góry, pani Maria i Paweł Grzechynia, pani Jadwiga Kacprzak, pani Sylwia Rąbalska, pani Katarzyna Wolińska. My nie jesteśmy w Jeleniej Górze, jesteśmy w ogromnej, wielkiej warszawskiej dziurze. Jak państwo widzą, chamstwo jest wielkie, chamstwo jest niesamowite. No, rozwojowe chamstwo. Powiązane z ciemnotą, z wykorzystywaniem ludzi, z wykorzystywaniem może okazji, może nie tyle ludzi, z wykorzystywaniem, tak. Z Juszczyna pani Danuta i Maria Fortuna i z Kadzidła pani Zofia Mielnicka. Dziękujemy ofiarodawcom anonimowym w Polsce, w Europie, tak, w świecie. Dziękujemy też tym, którzy posługują, którzy jeszcze swój czas ofiarują, posługując i och, i ach. Radia Maryja w organizowaniu pielgrzymek. Za chwilę też powiem informację o najbliższej pielgrzymce dzieci z podróżkowych kół różańcowych. Zapraszamy na wieki wieków za pomoc w organizowaniu się. Czyli radio kończyk. Tak. To najważniejsze. A reszta? A reszta to niekoniecznie, proszę państwa.